Słuchajcie, jestem po pierwszym dniu pracy. Mam nadzieję, że ten mój entuzjazm będzie mnie trzymał cały czas. Słuchajcie, ja teraz pojadę do domu robić kolejne 10 tysięcy kroków. Choć wam powiem, że 10 tysięcy kroków pracy już zaliczyłem. Ale o tym wam opowiem, jak będziemy robić kroki. Także wracamy za chwilę. Dobra, słuchajcie, już jestem na miejscu. Nie ma nikogo, więc możemy spokojnie teraz sobie podyskutować. Słuchajcie, pierwszy dzień pracy mam zaliczony. I teraz tak. Nie wiem, jaka przyszłość tych kroków będzie, bo słuchajcie, dzisiaj w pracy zrobiłem 12,5 tysiąca kroków. Tu wam wkleję zdjęcie. A byłem 3 razy na statku. I słuchajcie, oczywiście sprawy kadrowe i inne działy. I telefon nie zawsze miałem przy sobie. Czasami leżał na biurku. Więc no nie spodziewałem się takiej ilości kroków. Ale okej, a to dopiero początek. Sądzę, że dzisiejszy dzień był taką rozgrzewką. I teraz co? Opowiem wam, jak mi minął pierwszy dzień pracy. Poza tym, że musiałem wstać gdzieś około godziny 4:50. Z domu wyruszyłem gdzieś 15:20 po 5:00 i spokojnie na 6:30 do pracy się wyrobię, także bardzo dobra godzina rozpoczęcia. Ruch mały, bardzo fajnie się jechało, ale słuchajcie, co jest istotne, bardzo zostałem mile zaskoczony. Na dzień dobry, słuchajcie, czekały już na mnie rzeczy. Na rzeczach przygotowanych dla mnie było moje imię i nazwisko. Także super. Poznałem dzisiaj wielu fajnych ludzi. Podyskutowaliśmy sobie troszeczkę. Przedstawiłem się, historię pracy i tak dalej. I bardzo duże podziękowania dla mojej koleżanki z pracy, która załatwiła mi wymianę butów raz dwa. Słuchajcie, miałem buty rozmiar 45, bo normalnie mam nogę na buta numer 45. Ale ten but po prostu mi cisnął. Więc słuchajcie, wyskoczyliśmy do firmy, wymieniliśmy buty na jeden rozmiar większy i jest ok. Także bardzo dziękuję za pomoc. No i co, słuchajcie, oczywiście już byłem na statku. Tu wam gdzieś wkleję fajne zdjęcia. Powiem wam, statki ogromne. W mojej ostatniej pracy miałem no zdecydowanie mniejsze statki. Te, które dzisiaj były, tak na początek, no zdecydowanie większe. Powiem wam, schodzić po pionowej drabinie kilkanaście metrów w dół, już o wejściu na dok nie wspomnę, naprawdę wysoko było. Ale super. No i co? No i słuchajcie, super, no. Oczywiście miałem szkolenie BHP. Tak na szybkiego, słuchajcie, jestem po szkoleniu BHP. Także cały dzień załatwiania formalności, papierków i innych takich. Pozdrawiam was. Bardzo miły przebieg i słuchajcie, pamiętajcie, bezpieczeństwo w pracy jest najważniejsze. Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Wy musicie o siebie dbać. I uważać, żeby nic wam się nie przytrafiło. Szczególnie w takich pracach jak remonty statków. No to powiem wam, że wszystko się może zdarzyć. Najgorsze jest zmęczenie i rutyna. Także to musicie mieć zawsze w głowie. A teraz wam pokażę, jaki mam widok w biurze przez okno. Na morze. We'll be right back.
Wiecie, ja kocham statki. Ja uwielbiam statki. Wszystko, co jest związane ze statkami, słuchajcie. Stocznia to jest to. Ale oczywiście, słuchajcie, swój biznes dalej trzeba rozkręcać. Tak tylko informacyjnie, 27 kwietnia rozpoczął mi się kurs Zostań autorem. Kurs będzie trwał 3 miesiące i słuchajcie, w każdy wtorek i czwartek o godzinie 20 mam szkolenie. Trwa mniej więcej 2,5 godziny. Także wszystko naraz, ale okej. Tą książkę, co pisałem, to wam powiem, najlepiej zacząć od nowa. Po tych wskazówkach, które otrzymałem na kursie, a dopiero drugie szkolenie. Ale zobaczymy, słuchajcie, trzeba robić swoje. Wracając teraz do mojej nowej pracy, to wam powiem, życzę wam, abyście chodzili do pracy z pasją i wykonywali to, co lubicie. Po prostu ja wam powiem, dzisiejszy dzień zleciał mi o tak. Bardzo dużo się działo. I dajcie mi znać w komentarzu, czy wykonywujecie swoje prace zawodowe, te, które lubicie i kochacie. Czy wam to sprawia przyjemność? Wystarczy, że wpiszecie tak lub nie. Jak tak, to możecie to rozwinąć, a jak nie, to nie musicie za dużo pisać, tylko dajcie znać. Bo ja wam powiem, życzę wam, żebyście nie pracowali dla pieniędzy. Pieniądze w życiu są potrzebne i wiadomo, że rachunki samemu się nie zapłacą. Ale słuchajcie, wykonywanie pracy zawodowej, która was pasjonuje, to tak jakbyście nie przepracowali ani jednego dnia, nie? A jak dołożymy do tego kwestie finansowe, że będziemy z tego zadowoleni, pokryją nam wszystkie rachunki i zostanie nam jeszcze tyle, ile byśmy chcieli, żeby zostało, to w ogóle super. Teraz wam tutaj wkleję gdzieś drobne zdjęcia, jak byłem na statku. Także tak, słuchajcie. Wielka ta ładownia była. Statki to jest to. Wiecie, co dzisiaj było dla mnie najlepsze? Zobaczyć śrubę okrętową. To jest po prostu coś pięknego. Znaczy, właściwie to powinienem powiedzieć śrubę statku. Bo okręt, wiecie, to wojenny i tak dalej. A statek to może być handlowy, wycieczkowy i tak dalej, i tak dalej. Także śruba była. Dobra, słuchajcie, nie będę tego vloga dzisiaj przeciągał, bo nie ma sensu. Muszę lecieć do domu, przygotowywać się do szkolenia. Ale tak, praca ok, ludzie super. Naprawdę, ludzie super. Atmosfera, która panuje na chwilę obecną, jest po prostu super. I powiem wam, muszę się bardziej zorganizować. Typu klapki, mydło, bo po prostu trzeba wziąć prysznic po takim dniu przed wyjściem z pracy. Ja jednak parę razy, jak byłem na statku, miejsc, gdzie musiałem zobaczyć różnego rodzaju przygotowania prac stalowych, no to powiem wam, że jednak człowiek jest cały taki troszkę od pyłu. Jak to na remoncie na statku, no. Także słuchajcie, ja się będę z wami żegnał i do następnego vlogersona. No, troszkę zmęczony jestem, ale bardzo zadowolony. Także tak.